Ile razy, szczególnie w sytuacjach jakichś konfliktów albo presji, odkrywasz, szczególnie kiedy już tą sytuację się rozładuje, że po raz kolejny kłóciłeś się czy kłóciłaś w myślach z dawno niewidzianym rodzicem, dawno niewidzianą siostrą czy bratem, którzy gdzieś tam cię kiedyś tłamsili? Ile razy ci się zdarza, że odkrywasz, że w jakichś sytuacjach bez sensu się z kimś kłócisz, wpadasz w konflikty, buntujesz albo ulegasz bez sensu dlatego, żeby ciągle udowodnić sobie, czy światu, czy Bogu, Bóg wie komu, może temu komuś z dalekiej przeszłości, że nie jesteś taki głupi, taki zły, jak kiedyś ci wmawiano. Ile razy bez sensu walczymy ze światem albo mu ulegamy zupełnie niepotrzebnie? O tym będzie dzisiaj. Jedziemy! Jesteś, jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być, a nie jaka się urodziłaś. To jest moje życiowe motto, które co tydzień, co niedzielę o 21 sprowadza mnie tutaj przed tą kamerkę, żeby dzielić się z Wami moją cotygodniową dawką praktycznej inspiracji z naciskiem na praktyczną, czyli taką, którą da się od razu zastosować w praktyce. Tym, którzy znają mnie od niedawna, jak zawsze na początku krótko się przedstawię. Jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej amerykańskiej licencji coachingowej Certified High Performance Coach, czyli w moim wolnym tłumaczeniu coachingu wybitnych rezultatów, jednego z najlepszych programów coachingowych na świecie i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy, a wcześniej wiele lat w korpo, a jeszcze wcześniej byłem zawodowym tłumaczem i miałem zaszczyt tłumaczyć m.in. rozmowy prezydenta Busha seniora, prezydenta USA, w gabinecie owalnym, czy brytyjskie premier Margaret Thatcher. Witam Was bardzo ciepło. Już jesteście przyzwyczajeni, ci, którzy mnie oglądają dłużej, że zawsze pytam, skąd stukacie, więc napisz, skąd stukasz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś albo nie zrobiłaś. Ania z Kutna, Marzenka z Turku, jak zawsze, Częstochowa, Bridgewater, Dzierżoniów, Kraków i mnóstwo innych miejsc. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o tym, jak myśleć samodzielnie i zawalczyć o siebie, kiedy największym wyzwaniem jest to, że chociaż jesteśmy wolni, dorośli i wszystko nam wolno teoretycznie, to w dalszym ciągu odtwarzamy jakieś mechanizmy z przeszłości i w dalszym ciągu próbujemy komuś coś udowodnić, czasem jakiemuś właśnie rodzicowi albo komuś takiemu, nawet jeżeli tego kogoś już dawno nie ma i mimo, że nikt na to nie patrzy i to udowodnienie nie ma żadnego sensu, ale czujemy taki przymus i z tego powodu tego przymusu wdajemy się albo właśnie próbujemy się ze światem brać za bary niepotrzebnie, tam gdzie w ogóle to nie jest potrzebne, gdzie bez konfliktu, bez walki by się obeszło, albo mu ulegamy i potem walimy się w głowę i mówimy, po co ja znowu się na to zgodziłam, tak? Dlaczego ja zawsze się zgadzam, kiedy ktoś tam na mnie jakąś presję wywiera. Tutaj widzę w komentarzach Rafał, Warszawa, wczoraj Sopot, ha, ja jestem w Sopocie, uwielbiam Sopot, jestem zakochany w Sopocie, Małgosia z Anglii, Ela z Poznania, Beata z Gdyni, Gdynia, najżyczliwsze miasto na świecie, jak biegałem tam półmaratony, nigdzie nie ma takiej publiki, może w Wałbrzychu tylko, tak życzliwej jak w Gdyni, Katowice, Cibusz, Kraków już mówiłem, Witek z Warszawy, Beata z Holandii, pozdrowienia z Wrocławia. Jak wiecie, ci z Was, którzy oglądają mnie dłużej, wychowałem się w warunkach przemocy psychicznej, jestem tak zwanym dzieckiem przemocowym. Dzieci przemocowe mają to do siebie, że 100% fokusu w dzieciństwie jest nastawione na przetrwanie. Dziecko przemocowe najczęściej nie wie, dlaczego spotyka je to, co je spotyka i przez to traci takie poczucie, że ma wpływ na swoje życie, a jednocześnie
Jak każdy człowiek próbuje zdobyć akceptację swojego otoczenia, w tym wypadku otoczenia przemocowego, tego najbliższego siebie, i próbuje coś zrobić, żeby ono wreszcie powiedziało, że jesteś ok. Jak to się nie udaje, to się walczy z tym otoczeniem przemocowym. Ja przez długi czas ulegałem mojej mamie, potem z nią próbowałem walczyć, a potem zrozumiałem, że jedynym sposobem przetrwania tej sytuacji jest się zamknąć w środku, zrobić krok wstecz i udawać, że mnie tutaj nie ma. To jest sytuacja, w której tak dużo codziennej uwagi człowieka pochłania relacja z tym, z tą osobą przemocową, że jakby nie, wydaje mi się, to jest moja prywatna teoria, że nie rozwija się w nas taka zdolność słuchania samego siebie. Człowiek jest tak nastawiony na odbiór, z której strony walnie i kiedy, że mówiąc metaforycznie, bo to nie chodzi, ja nie byłem poddawany przemocy fizycznej, że efekt jest taki, że całe nasze doświadczanie świata, całe swoje życie, cały twój świat emocjonalny istnieje w konfrontacji z tym kimś. Czasem to będzie rodzic, czasem to będzie ktoś z rodzeństwa. Efekt jest taki, że my w ogóle nie potrafimy później słuchać sami siebie. Na przykład taki człowiek często nie wie, co mu się podoba albo co nie. Jak się go pyta, to tak nie wie, co powiedzieć. On nie wie, co myśleć. Nie wie, co czuje. To nie jest tak, że jak myślę o swoim dzieciństwie, że ja nie miałem swoich własnych odczuć, swoich własnych chceń, niechceń, podobań się, niepodobań się, że miałem swoje zainteresowania i tak dalej, ale one były gdzieś kompletnie na marginesie mojego życia. Mało tego, nauczyłem się jako dziecko, że to, co ja czuję, to, co dla mnie jest ważne, to, co mnie interesuje, co mnie boli, co mnie przeszkadza, czego ja bym chciał albo czego bym nie chciał, to wszystko są rzeczy, które są albo mi w ogóle nie wolno się nimi o nich myśleć. Jak słyszycie teraz chrapanie, to mój labrador po parogodzinnym spacerze na plaży chrapie tutaj pod bokiem. Niech sobie chrapie, laleczka. Więc wszystko, co czujesz ty sam czy sama, jest albo w ogóle nie wolno tak myśleć, nie, jak to nie lubisz wujka? Wujek jest, to jest twój wujek kochany, masz go lubić, tak? Albo to jest nieważne, na zasadzie ja wielokrotnie słyszałem jako dziecko i wielokrotnie słyszałem to od moich klientów coachingowych, którzy przeżyli takie lalce pozwalamy chrapać, Hania mówi. Wielokrotnie słyszałem takie stwierdzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. Ja to w domu słyszałem prawie codziennie i to często wielu z nas słyszało. Albo to, co czujesz, jest głupie. Głupie, niedozwolone albo nieważne. I człowiek się uczy stopniowo, że to, co czuje, jest nieważne. Że ważne, bo ważne dla przetrwania, to jest strasznie ważne, jest tylko to, co jest ważne albo nieważne, co ma znaczenie w konfrontacji z tym człowiekiem przemocowym. Dzieci przemocowe mają jedną wielką, nie wiem, co nazwać zaletą, ale jest, to ma swoje jasne strony, jak wszystko w życiu. Dzieci przemocowe wykształcają w sobie ogromną wytrzymałość. Dzieci przemocowe są niezwykle wytrwałe. Psychicznie dziecko przemocowe strasznie dużo potrafi znieść, ale to nie jest zaleta wbrew pozorom. To znaczy w każdym razie, dopóki nie poradzimy sobie z tym bagażem przeszłości, dlatego że to prowadzi do takiego bez końca racjonalizowania i usprawiedliwiania czegoś, co jest nie do usprawiedliwiania i wybaczania rzeczy, które są niewybaczalne. A ty bez końca wybaczasz, bez końca uzasadniasz, no tak, ale mamusia taka zmęczona, przecież dlatego była taka zdenerwowana, tak? Albo mamusia wypiła, no to co się dziwić, tak? Efekt jest taki, że człowiek się uczy, że to poczucie odrzucenia, które towarzyszy każdemu dziecku przemocowemu, z którym się potem wchodzi w dorosłe życie, człowiek się przyzwyczaja, po pierwsze, straszliwie być wyczulonym na te odrzucenia. Widzisz odrzucenia, gdzie ich w ogóle nie ma. Ktoś cię nie pochwalił, to już cię odrzucił, tak? Ktoś, nie wiem, nie odwzajemnił ci uśmiechu, no przesadzam może teraz, ale efekt jest taki, że już się czuje człowiek taki odrzucony. Ktoś, już nie mówię, że cię skrytykuje, nie pochwali czegoś, co myślisz, że spodziewałeś się, czy spodziewałaś, że doceni. I człowiek się czuje od razu odrzucony. Więc po pierwsze, wyolbrzymiamy straszliwie każdą reakcję otoczenia, którą się da podciągnąć pod odrzucenie, a bardzo wiele się da. A po drugie, bez końca będziemy usprawiedliwiać takie sytuacje, bez końca będziemy wybaczać sytuacje, w których należało postawić granice, powiedzieć, nie, ja się na to nie zgadzam.
Ja przez długie lata tak żyłem, kiedy pomału, stopniowo wydobywałem się z tego dzieciństwa przemocowego i zaczynałem się pomału stawać dorosłym człowiekiem, bo mi się zdaje, że takim przemocowym dzieckiem się jest bardzo długie lata, jak się człowiek za to nie zabierze. To w pewnym sensie zapłaciła za to moja rodzina i ja, moje pierwsze małżeństwo, moja pierwsza żona, ponieważ tak naprawdę bardzo długi czas sytuacja, która mi bardzo nie odpowiadała, to znaczy nasze różne tam emocjonalne niedopasowania, niedogrania, napięcia i to wszystko, co się z czasem narastało coraz bardziej nieznośnie, ja się do tego wszystkiego, ja to wszystko unosiłem, ja to wszystko starałem się dopasować i być może człowiek w takiej sytuacji bez sensu brnie w to unoszenie tego jakiegoś stresu, aż czasem jest z tego dumny, że jest taki wytrzymały, zamiast to uzdrowić albo przeciąć. Efekt w moim przypadku był taki, że po iluś tam latach doszedłem do ściany i stanąłem przed decyzją, że ja już tego po prostu dłużej nie wytrzymam. Mimo, że to nie był związek, gdzie by były jakieś zdrady, przemoce i tak dalej, czyli takie rzeczy, które alkohole, czyli takie ewidentne destruktory, tak? Ale ta relacja po prostu degenerowała się coraz bardziej, chociaż pobraliśmy się jako najbliżsi przyjaciele swoi, byśmy najfajniej nam się rozmawiało ze sobą, to nie był jakiś związek w przypadku, tak? Więc jak ja się znalazłem po wielu latach w tej sytuacji, w której tak jak mówię, że czułem, że już dłużej nie wytrzymam, no to zrozumiałem, że ja się strasznie długo staram do czegoś dopasować. Łykam te różne tam sytuacje nieznośne, te różne upokorzenia mniejsze czy większe, częściowo pewnie wyimaginowane, a częściowo realne, bo nie potrafiłem odróżnić jednych od drugich. I znalazłem się w sytuacji, w której, wiecie, po 17 latach małżeństwa, kurczę blade, tutaj teraz odchodzić, dwoje dzieci, córki, 7-10 lat, gigantyczne dylematy i myślałem sobie, może ja za wiele chcę, może ja za wiele od życia się domagam, może w związku stałem to się inaczej nie da, to musi być taki horror i tak dalej. Ja pamiętam taki moment, kiedy, ponieważ tutaj trochę zdradzę swoich takich osobistych sekretów, kiedy byłem po rozmowie z moją pierwszą żoną i powiedziałem jej, że odchodzę, zdecydowałem się odejść. I ona mnie przekonała, żebyśmy spróbowali jeszcze raz. I ja tam uległem różnym argumentom i mówię, dobra, to spróbujemy jeszcze raz. I minęły 3 tygodnie. I pamiętam, jak dziś był słoneczny dzień, siedziałem na balkonie w niedzielę i sam sobie czytam jakąś książkę i ona otworzyły się drzwi, ona weszła na ten balkon, zapytała, czy mi zrobić kawę. Ja powiedziałem, że nie, dziękuję i wyszła. I ja w tym momencie pomyślałem sobie, tak będzie wyglądała reszta mojego życia. Ja po prostu próbuję zrobić coś, czego się nie da zrobić. I to był moment, kiedy ja zrozumiałem, że ja jednak muszę z tej sytuacji wyjść. I to był moment, kiedy podjąłem decyzję o tym, że jednak z tego małżeństwa się wycofam, że ja zrezygnuję. To jest taki moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz dłużej rezygnować ze swojego życia. Gdzieś ten głos tłumiony przez wiele lat dochodzi do głosu i zaczynasz nagle upominać się o siebie. Tak jak mówię, myślę, że jeśli to za długo trwa, to dochodzenie tego głosu do siebie, to efekt jest potem taki, że to jak granat wybucha, jeszcze wszystkich dookoła porani, bo to taka sytuacja jak moja nie była łatwa. Ale myślę, że dopóki człowiek nie da sobie prawa do tego, żeby samodzielne życie zacząć prowadzić, żeby zacząć żyć dla siebie, po swojemu, to takiego samodzielnego życia nie będzie miał. Dzisiaj mam totalne poczucie osobistej wolności z całą świadomością wszystkich ograniczeń, które się z nią wiążą. Mam poczucie, że 100% moich decyzji zależy dzisiaj ode mnie. Także decyzji o tych, kiedy czemuś albo komuś ulegam, albo kiedy się przeciwko czemuś buntuję. Mam poczucie dzisiaj, że 100% takich decyzji zależy o mnie, ode mnie. Dlatego, że ja już dawno temu, właśnie w tym momencie na tym balkonie do końca, gdzieś tam dojrzało ta decyzja o tym, że ja chcę żyć własnym życiem, cokolwiek to nie oznacza. My jesteśmy tak wychowywani, że ja tak też zostałem wychowany, że jakby takim ideałem życia mądrego człowieka, dojrzałego człowieka jest uczyć się i znaleźć dobrą pracę. Ja pamiętam, jak już po bardzo wielu latach moja mama, z którą miałem bardzo ograniczone kontakty, bardzo długo, większość mojego życia, z własnego wyboru, gdzieś tam byłem już udziałowcem dwóch firm. Przedsiębiorcą, menadżerem po wielu latach i tak dalej, kariera i te rzeczy, taki naprawdę człowiek już tam, no CV miałem naprawdę dobre. I pamiętam, że coś z moją matką rozmawiałem i coś wspomniałem, że muszę jeszcze jechać do firmy.
bo mamy tam jakieś spotkanie służbowe. A moja mama mówi, a czy oni tam są z ciebie zadowoleni? I taki strach przez to wyszedł, że może nie są oni tam ze mnie zadowoleni. Ja nawet chyba na to nic nie odpowiedziałem, bo co miałem jej odpowiedzieć? To ja jestem udziałowcem w tej firmie. Ja jestem, oczywiście ja pracuję też dla nich, bo ja byłem członkiem zarządu, podlegam im i tak dalej, ale to ja mam być zadowolony. I pamiętam ten mój pierwszy taki, to był pierwszy moment, kiedy sobie zdałem sprawę, że już zupełnie inaczej patrzę na życie. Czy oni tam są z ciebie zadowoleni? Nie. Ja w ogóle w ten sposób nie patrzę. Oczywiście jak z ludźmi pracuję, to chcę, żeby byli zadowoleni z tej relacji, z tej współpracy. Ale to ja miałem być zadowolony, bo to jest moje życie, moje decyzje. Ludzie często myślą, że tak jesteśmy chyba wychowywani właśnie przez mamę, przez szkołę, przez ciocię, przez wujków, przez tą całą tradycję, że jest jakiś jeden sposób na życie i on jest właściwy. I na początku wielu młodych ludzi jakby szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest ten właściwy sposób. Ania, też daliśmy sobie szansę bez sensu, przedłużyliśmy agonię związku. Dokładnie, to człowiek wie, kiedy to się skończyło i wie, kiedy warto zawalczyć. W każdym razie ludzie są często przekonani, że wychowanie właśnie sprowadza się do tego, żeby dziecku przekazać taki właściwy sposób życia, tak jakbyśmy to my jako rodzice wiedzieli, jaki jest właściwy sposób życia. Czasem o tym właściwym, w cudzysłowie, sposobie życia przekonują nas różni pewni siebie ludzie z naszego otoczenia. Czasem ktoś z bliskiej rodziny, ktoś krewny, ktoś, kto na przykład znalazł skuteczny sposób na fajne życie, życie, które mu się podoba, cokolwiek to nie oznacza, czy to jest malowanie, prawda, na bezrobociu obrazów dla idei, czy to jest robienie wielkiej kasy, czy to jest jeszcze coś innego. I taki człowiek czasem chodzi po świecie i wszystkich nawraca na ten sposób życia. I z pogardą się wyraża o każdym, kto nie uzna, że to jest właściwy sposób życia. Ola, to prawda, zawsze mi mówiono, że mam sprostać czyimś oczekiwaniom. Dokładnie. Albo ci mówiono, że masz im sprostać, albo ci to okazywano. To jest dużo bardziej perfidne, ponieważ ktoś mówi, co? I ty zarabiasz tylko tyle i pracujesz jako pielęgniarka? To idiotyzm w ogóle. To za takie grosze? To ja bym w życiu za takie pieniądze nie pracował. I człowiek się czuje jak śmieć przez moment, bo dał sobie wmówić, że ten jego sposób na życie jest dobry dla ciebie. Dla niego może tak. Prawda jest taka, jestem o tym głęboko przekonany, że każdy ma własny sposób na życie. Tak jak każdy z nas lubi co innego jeść, lubi w trochę inny sposób odpoczywać, w inny sposób reaguje na stres, w inny sposób mówi, w inny sposób się porusza. Tak samo każdy z nas ma swój idealny sposób życia i do niego powinien dążyć. Ja powiedziałem chwilę temu, że dzisiaj mam takie poczucie, że mam 100% wolności, przy całej świadomości ograniczeń, w jakich funkcjonuję i że mam takie poczucie, że 100% moich decyzji zależy ode mnie. Z tym się wiąże jeszcze jedna rzecz. Ja mam bardzo silne poczucie, że ja ponoszę 100% odpowiedzialności za moje życie. Ja wziąłem na siebie 100% odpowiedzialności za to, jak ja się czuję. 100% odpowiedzialności za to, jakie ja podejmuję decyzje, jakie podejmuję wybory. Ja mam świadomość tego, co w moim życiu wpłynęło na to, że dzisiaj jestem taki, jaki jestem. I w pozytywnym sensie, i negatywnym. I o tym dzieciństwie przemocowym, tutaj akurat na tych live'ach mówiłem już milion razy, bo to jest istotna rzecz, która gdzieś moją rzeczywistość ukształtowała i wielu z was. Ale jednocześnie w najmniejszym stopniu dzisiaj nie obciążam, nie wiem, mojej mamy na przykład za moje zaniechania własne, czy moje życiowe decyzje, czy wybory, nawet wtedy, kiedy wiem, że one wynikały z tego, że właśnie tak, a nie inaczej byłem traktowany i wychowany. Dzisiaj z całą przyjemnością biorę na siebie 100% odpowiedzialności za siebie, bo procent wolności, jaki masz, poczucia wolności, jakie masz w życiu, jest bezpośrednio i wprost proporcjonalny do procentu odpowiedzialności, jaką bierzemy za siebie.
tyle procent, tyle odpowiedzialności, ile bierzesz za siebie, tyle masz wolności w życiu. Tyle masz poczucia wolności w życiu. Nie rodzice odpowiadają za to, kim dziś jesteś, jak reagujesz, czy ulegasz, czy się buntujesz i tak dalej. Może ktoś cię wpędził w kompleksy, które dzisiaj powodują takie, a nie inne zachowania, nazwijmy to nie do końca zdrowe. To tylko tłumaczy źródła twoich zachowań, ale to są twoje zachowania dzisiaj. Jak się weźmie 100% odpowiedzialności za siebie, to masz 100% poczucia wolności, bo jak popełnię błąd, to jest mój błąd, tak? To był mój wybór. Jest taka fenomenalna książka, którą bardzo polecam, Jocko Willinka, wydana po polsku, po angielsku się nazywa Extreme Ownership, po polsku Ekstremalne Przywództwo. Książka nie dosłownie extreme ownership, to jest po angielsku ownership, to w tym wypadku oznacza odpowiedzialność, to jest słowo wieloznaczne. Przywództwo nazwano to w polskim tłumaczeniu pewnie dlatego, żeby się łatwiej sprzedawało do korpo, no bo ludzie szukają książek, jakie pani ma książki o przywództwie, a tutaj mamy ekstremalne przywództwo, no to super, nie? Ale tak naprawdę chodzi o ekstremalną odpowiedzialność za siebie, 100% odpowiedzialności za siebie. Dopóki nie weźmiesz 100% odpowiedzialności za swoje życie, tak naprawdę tutaj w środku, to nie będziesz żyć życiem człowieka wolnego i samodzielnego, nie będziesz myśleć samodzielnie. Będziesz się buntować i ulegać w konfrontacji z rzeczywistością. To będzie oznaczało, że dopóki nie weźmiemy odpowiedzialności za swoje życie, to szukamy wokół siebie winnych, nawet nie w sensie jakimś, wiecie, zgłaszania jakichś pretensji, mówię, to przez mamę taki jestem, tak? Albo przez szefa, albo przez rząd, albo przez kogoś tam innego. Efekt jest taki, że zamiast się koncentrować na tym, co dla ciebie jest ważne, na wartościach, które dla ciebie są święte i na granicach, których nie pozwolisz przekroczyć komuś ani sobie, akceptujemy sytuację, w której to inni są miarą naszego życia. Akceptacja innych staje się wtedy miarą twojego życia. I ktoś cię aprobuje, akceptuje, to się czujesz dobrze. Skrytykuje, pogardza, czujesz się źle. Oczywiście, że wszyscy potrzebujemy akceptacji i źle reagujemy na odrzucenie, nawet jak ktoś deklaruje, że jest inaczej. Ale ja mówię o sytuacji, w której jesteśmy uzależnieni od nieustannego konfrontowania swojego życia z kimś innym. Czasem z jedną osobą, czasem nawet z kimś, kogo się od lat nie widziało, jakąś mamusią, która zmarła 30 lat temu, ale dalej w twojej głowie cię tam gdzieś kuksa, tak? I żyje się tylko po to, żeby spełniać jakieś wyimaginowane oczekiwania takich osób. Józefina napisała: tylko extreme ownership, otwartego umysłu i krytycznego myślenia już gdzieniegdzie zaczynają uczyć w szkołach. Miejmy nadzieję, że w Polsce też się przyjmie zamiast dogmatów, tradycji i spełniania oczekiwań. Dokładnie. Kiedy już się weźmie 100% odpowiedzialności za swoje życie, to ja dzisiaj, ja tak uwielbiam, wiecie, uwielbiam uczucie, że ja w 100% odpowiadam za siebie. To mi daje 100% poczucia wolności, ale to również oznacza, że trzeba tego inteligentnie używać. Co mam przez to na myśli? Wiele lat temu, jak jeszcze jako tłumacz pracowałem z Amerykanami, prowadziliśmy negocjacje w dużym banku, kilkuletnie, tam taki ogromny projekt, tam miliony dolarów poszły na to ze strony amerykańskiej, po której siedziałem. I w pewnym momencie strona polska zdecydowała się z tego projektu wycofać, tam z przyczyn w ogóle nie związanych z tym projektem. No i padła propozycja z polskiej strony stołu rozstania na warunkach tak oburzających, że nawet ja, chociaż byłem tłumaczem wtedy na godziny wynajmowanym, w ogóle się nie identyfikowałem z tą ekipą stronie stołu, bo jakby no, to był mój klient po prostu te kilka dni. To była taka bezczelność, to co oni zaproponowali tam, że nawet mnie ciśnienie skoczyło. Po prostu jak można coś takiego powiedzieć? No już tyle wiedziałem o tym projekcie, że o tym dealu, tak? Żeby wiedzieć, że to była po prostu skrajna bezczelność. I nigdy nie zapomnę, jak facet, który siedział po naszej stronie stołu, był szefem, młodszy zresztą ode mnie gość, potem w Stanfordach, Harvardach i tak dalej. Tak bardzo uprzejmie mówił, czy możemy poprosić o 5 minut przerwy. Tak, oczywiście. I myśmy wyszli. Ja sądziłem, że jak się zamkną drzwi, to za chwilę ten eksploduje, prawda? Nas było trzech. Prawnik taki z Waszyngtonu, ten właśnie Chris, który był szefem tych negocjacji, i ja. I wyszliśmy, a ten bardzo spokojnie do tego prawnika mówi: Jeff, mówi,
Co by było, jakbyśmy się na to zgodzili? Jakie będą konsekwencje? No i tamten mówi, no będzie to, 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 tam z pięć rzeczy. Okej, dobra. No i wróciliśmy do stołu i ten nasz powiedział wtedy, panowie, w życiu nie zgodzimy się na taką propozycję. Jeżeli będziecie na to nalegać, no to oczywiście sprawa skończy się w arbitrażu międzynarodowym. Pozwiemy was o gigantyczne odszkodowanie, po prostu nie ma mowy. Ja sobie to zapamiętałem, ja do dzisiaj pamiętam każdy moment, pamiętam ten moment na tym korytarzu, kto w jakim garniturze był, z której strony stał, jak były drzwi ustawione i tak dalej, bo to był strasznie ważny moment. Mi tak strasznie to zaimponowało, że w sytuacji, która nawet mnie emocjonalnie wyssała po prostu jak do silnika odrzutowego, ci ludzie tak spokojnie, obiektywnie, rzeczowo popatrzyli na tą sytuację. Co z niej wynika? Ja się tak do dzisiaj staram patrzeć na każdą życiową sytuację, a szczególnie na życiowe konflikty, życiowe komplikacje, życiowe wyzwania. Patrzeć na to tak, jakby, okej, jakbym był zewnętrznym konsultantem, poproszonym, żeby ocenić tę sytuację i doradzić, co by było najlepsze, to co bym zrobił, jakbym na to patrzył. To samo dotyczy sytuacji, kiedy ktoś mnie skrytykuje, kiedy ktoś mnie atakuje, nie wiem, rozmaite tego typu rzeczy. Efekt jest taki, że ja się do niczego dzisiaj nie uprzedzam i dzięki temu te 100% odpowiedzialności, które biorę za siebie, mogę używać, wydaje mi się, naprawdę z dobrym skutkiem. Dlatego dzisiaj jestem zadowolony z życia. Ludzie czasem, szczególnie właśnie po przeszłości przemocowej, czy w związkach, czy w dzieciństwie, tak jak powiedziałem, za długo tolerują sytuacje, które są nie do tolerowania, a za długo wybaczają rzeczy, które są niewybaczalne. I stawiają granice, kiedy już po prostu nie dadzą rady dłużej, tak? A to jest błąd. Jeżeli coś z twojej przeszłości jest tak ogromnym bagażem, że nie potrafisz w ogóle patrzeć na rzeczywistość, jaką jest dziś, tu i teraz, w oderwaniu od tego, to wtedy trzeba pójść na terapię, znaleźć dobrego terapeutę czy terapeutkę i przynajmniej przez pewien czas pochodzić na taką terapię, spróbować te najgorsze rany jakoś zaleczyć. Dlatego, że inaczej będzie ci trudno ze zdrowymi emocjami podchodzić. Jeżeli to nie jest kwestia takiego bagażu z przeszłości, ale człowiek taki, w jakimś takim bezruchu tkwi, nie wiem, latami sobie powtarzam tak to, co mówiłem tydzień temu, muszę coś zrobić z tym, prawda, wreszcie coś z tym muszę zrobić, ale nie robię, to pójdź do coacha, wynajmij sobie coacha jeden na jednego, popracuj z nim, to ci pomoże na 100%. Dlatego, że to taki człowiek popatrzy, pomoże ci zobaczyć swoje życie z innej perspektywy. Trzecia rzecz, którą można w takiej sytuacji zrobić, zacząć robić coś w życiu inaczej. Inaczej niż się robiło dotąd. Zawsze jeździłeś windą, idź po schodach. Jesteś introwertykiem, wyjdź do ludzi. Chociaż czujesz jakby, że to nie jest naturalne, ale postaw, zmuś swój mózg do tego, żeby się otworzył poprzez to, że będzie zmuszony do reagowania na życie w inny sposób niż ten, do którego jest przyzwyczajony. Jak jesteś ekstrawertykiem, uwielbiasz ludzi, to wyjdź tam na 2 dni albo 3, poczytaj książki, pochodź, odłącz telefon, pomęcz się trochę patrząc na niebo w samotności, a odkryjesz coś innego i w inny sposób popatrzysz na życie. Czasem mamy tak silne te przeżycia, tak traumatyczne za sobą, że mamy takie wrażenie i czasem to ludzie wyrażają, a ja to mam tak straszne przeżycia, taki straszny ból. Niektórzy mają naprawdę takie przeżycia, że jak słucham, to sobie myślę, Jezus Maria, to miałem błogosławione dzieciństwo. Ale jeżeli masz poczucie, że ten twój ból z przeszłości jest tak strasznie silny, no to zadaj sobie pytanie, czy ja chcę być ofiarą przez resztę życia, tak? Nie wiem, mamusia czy tatuś mnie tam dręczyli, jak miałam 8 lat, dzisiaj mam 48 albo 28, no może czas zacząć żyć własnym życiem. Może czas przestać wszystko w swoim życiu porównywać do tego, co on by chciał, albo czego on by nie chciał, żeby zrobić odwrotnie niż mamusia chciała, albo tak, jakby mamusia chciała. Jakby wyglądało życie po swojemu? Jakie by to było uczucie? Zanim przejdę do puenty, jak zawsze powiem i przypomnę, żeby koniecznie, kto jeszcze się nie zapisał do grupy na Facebooku darmowej, Mistrzowie Intencjonalnego Życia, żeby to zrobił, bo algorytmy Facebooka tak przędą, że jak ja tutaj powiadomienie umieszczę na Krzysztof Litwiński Mentoring o tym, że coś się dzieje, to dowie się o tym tylko 15% z was, a na grupie 100% powiadomień dociera do wszystkich. Więc Mistrzowie Intencjonalnego Życia, jak to się jeszcze nie zapisał, niech leci się zapisuje. Do tego
od pewnego czasu na grupie Mistrzowie Intencjonalnego Życia raz na miesiąc, w trzeci czwartek miesiąca jest zawsze dodatkowy pół godziny live, specjalnie tylko dla tej grupy i nigdzie więcej go nie ma. Mieliśmy już dwa tematy. Dziś zaczynam nowe życie, to było dwa miesiące temu, i w zeszłym miesiącu jak odnaleźć własną drogę w życiu. Także, tak jak powiedziałem, koniecznie do tej grupy się warto zapisać, kto się jeszcze nie zapisał. A teraz, pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić po tym live, żeby to była praktyczna inspiracja, a nie tylko miłe spędzenie czasu, miłe zakładam, bo się nie rozłączacie, zadać sobie pytanie na skali od 0 do 100%. Jaki procent odpowiedzialności biorę za własne życie dzisiaj, tak uczciwie? A ile procent w moim życiu, za ile procent mojego życia odpowiadają rodzice, przeszłość, szef, rząd, ustrój polityczny, nie wiem, mój charakter, moja niepowstrzymana emocjonalność, moje nawyki i różne inne rzeczy. Na ile w 100%, w ilu procentach biorę za moje życie świadomą odpowiedzialność, ale nie na zasadzie deklaratywnej, dobra, to teraz biorę 100% odpowiedzialności. Wczoraj, tydzień temu, ile brałeś czy brałaś za siebie procent odpowiedzialności za swoje życie? Ten procent odpowiedzialności za twoje życie, jaki bierzesz na co dzień w swoim życiu, to jest dokładnie ten sam procent wolności w życiu osobistym i życia po swojemu, na jaki możesz liczyć. I tym optymistycznym akcentem, kochani, żegnam się z wami jak co tydzień, zapraszam na przyszły tydzień, na 21. A jeżeli chcesz mi podziękować za tego live'a i uważasz, że on ma jakiś sens, to bardzo proszę, będę ci bardzo wdzięczny, jeżeli udostępnisz go na swojej ścianie teraz poprzez udostępnij w swoich aktualnościach, bo dzięki temu więcej ludzi to usłyszy, więcej ludzi to zobaczy, a czasem człowiek usłyszy jedno zdanie i to jedno zdanie może całkowicie zmienić kierunek życia. Mam nadzieję, że in plus na pozytyw, bo właśnie tym się tutaj zajmuję. Kochani, życzę wam mega fantastycznego, cudownego ostatniego majowego i pierwszego czerwcowego tygodnia i do zobaczenia za tydzień.